Dzień dobry, Joanna Lichocka, witam w Rozmowie Niezależnej. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Andrzej Zbertowicz. Dzień dobry. Profesor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, były doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panie profesorze, pan Bondarek nie jest już szefem ABW. Błyskawicznie to się odbyło. Nawet nie trzeba było konsultacji z prezydentem, ani nie trzeba było konsultacji z Sejmową Komisją do Spraw Służb Specjalnych. Myślę, że opinia publiczna źle ogniskuje swoją uwagę. Także media obozu patriotycznego. Problemem nie jest pan generał Krzysztof Bondarek. Problemy są gdzie indziej i są dwa. Problem numer jeden to jest premier Tusk, a problem numer dwa to są media głównego nurtu. Zacznijmy od premiera. Dlaczego on jest problemem? Otóż to, co się wydarzyło z Krzysztofem Bondarykiem nie w ostatnich dniach, ale w ostatnich prawie już 6 latach, to jest problem Donalda Tuska. Po pierwsze, premier powołuje Krzysztofa Bondaryka na szefa największej polskiej tajnej służby zatrudniającej około 5 tysięcy osób, niezgodnie z prawem, bo bez zasięgnięcia opinii prezydenta. Premier lekceważy prezydenta. Prezydent, otrzymawszy wniosek o prośbę o zaopiniowanie, formułuje zestaw pytań do premiera. Po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania dopiero prezydent by opinię wydał. Pytania, które wskazywały na poważne wątpliwości, czy Krzysztof Bondarek jest właściwą osobą do kierowania tak odpowiedzialną instytucją państwa. Premier nie udziela odpowiedzi prezydentowi i mianuje Krzysztofa Bondareka. Obecnie premier jakby powtórzył swój, okazał ponownie swój lekceważący stosunek do norm prawnych. Dlaczego tu problemem jest premier? Problemem jest premier i jego brak szacunku do pewnych norm państwa prawa. W międzyczasie Platforma zmieniła regułę, jedną z ważnych zasad funkcjonowania Sejmowej Komisji do Spraw Służb. Mianowicie od czasu powołania tej komisji w roku 1995 panowała tam niepisana, ale zgodna z kulturą demokratyczną zasada, że zawsze członek opozycji jest szefem komisji. Tak jest. I ta zasada była przestrzegana w okresie rządów SLD, w okresie rządów AWS-u, w okresie rządów SLD, w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości i złamana została dopiero przez najbardziej demokratyczną na świecie partię pod nazwą Platforma Obywatelska. I sposób powołania i sposób odwołania Krzysztofa Bondaryka oraz złamanie tej demokratycznej zasady wpisują się w pewną postawę Donalda Tuska, postawę lekceważenie zasad państwa prawa i zasad kultury demokratycznej. Jak rozumieć lekceważenie teraz Bronisława Komorowskiego? To był element walki, która powoduje, że zacytuję teraz sformułowanie byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownika Mirosława Tarnowskiego, który skomentował to odwołanie Bondaryka w wywiadzie dla Wprost.pl. Otóż powiedział, zastosowanie właściwych procedur przy odwoływaniu spowodowałoby, że nasze państwo jest mniej dzikie. Że wszystko działa jakoś normalnie. Państwo działa dobrze, gdy stosowane są procedury. Niekiedy każde państwo może być w sytuacji nadzwyczajnej. Wielki zamach terrorystyczny. Coś, co jest sytuacją tak zwanego klifu fiskalnego. Wojna. I wtedy ważniejsze od procedur jest działanie zgodne z racją stanu. Ale Polska przecież pod rządami Platformy jest najbardziej bezpiecznym krajem w naszej galaktyce. W związku z tym łamanie procedur odsłania rzeczywistą naturę tej władzy. Władzy, która ma w pogardzie procedury demokratyczne. A dlaczego ma je w pogardzie, jak pani sądzi? Pani no właśnie tu chciałam pana, o to cały czas pytam, dlaczego premier pozwala sobie na pokazywanie tej prawdy? Bo mu wolno, bo media głównego nurtu nie są niezależnym recenzentem funkcjonowania władzy, tylko grają w jednej drużynie.
czy przypadkiem Bondaryk nie został odwołany, generał Bondaryk nie został odwołany dlatego, że jednak istnieje poważny konflikt między premierem i prezydentem i że generał Bondaryk był postrzegany przez premiera jako osoba związana już bardziej z obozem budowanym wokół Bronisława Komorowskiego. Nie jest chyba przypadkową informacja, którą podała Gazeta Polska codziennie, że pan generał Bondaryk ma przejść właśnie do prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ale proszę zwrócić uwagę, że jako szef największej tajnej służby, która ma pewne instrumenty kontroli także nad pozostałymi służbami, między innymi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi tak zwaną centralną ewidencję zainteresowań operacyjnych, czyli ma wgląd w część spraw toczonych, prowadzonych przez inne służby, to objęcie funkcji zastępcy Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest istotnym pomniejszeniem wpływów, chociaż mogłoby być powiększeniem wpływów ośrodka prezydenckiego. Moja intuicja jest jednak, że znając czy wyczuwając ambicje Krzysztofa Bondaryka, że on tam będzie na przeczekanie, aż będzie wypracowana dla niego jakaś dobra synekura w jakiejś instytucji międzynarodowej, natowskiej, unijnej lub innej. Mm-hmm. Pan powiedział dla portalu wpolityce.pl, że to jest taki mechanizm trzymania haków jednej strony na drugą stronę. Czy powiedział pan coś takiego, że Krzysztof Bondaryk był znany z tego, że zbierał haki i że premier Donald Tusk mógł pozwolić sobie na jego dymisję dopiero wtedy, kiedy sam zaopatrzył się w odpowiednie kontrhaki? Ta interpretacja jest pochodna mojej perspektywy poznawczej, którą można nakreślić jako heurystykę grup interesów. Trudne słowo, heurystyka. Heurystyka to jest sposób porządkowania i interpretowania informacji. Otóż życie społeczne, życie publiczne, politykę można na różne sposoby interpretować. Ja stosuję takie schematy poznawcze, które zakładają, że ludzie mają swoje interesy, że ludzie organizują się w grupy interesów i grupy interesów toczą między sobą walkę za pomocą różnych instrumentów, w tym działań niejawnych. I moja hipoteza wynikająca z tej perspektywy mówi, że premier pozwolił sobie na odsunięcie Krzysztofa Bondaryka dopiero wtedy, gdy uzyskał coś w rodzaju kontrhaków, czyli informacje, które trzymają Bondaryka na uwięzi, żeby on sam nie próbował, będąc odsunięty na boczny tor, wierzgać i kopać pod grupami wpływu i bliskimi współpracownikami premiera. Jakby zatem zakładać, że nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie znane opinii publicznej informacje przemawiające przeciwko Bondarykowi, a ich było sporo, jego uwikłania w pracy w firmach dla jednego z największych polskich oligarchów, niejasności związane z odprawą, wysoką odprawą, którą brał jeszcze jak pobierał jako szef tajnej służby, odprawą wyższą niż pensja szefa ABW, nabycie samochodu po zaniżonej cenie. Niejasne relacje z bratem, który i z procedurami karnymi wobec brata, który uwikłany był w pewne działania. Przemysł złotem. Tak o tym pisano. I szereg innych zarzutów wobec Bondaryka, które dyskredytują go jako szefa tajnej służby. Na przykład drobna rzecz, która ma znaczenie fundamentalne dla jakości państwa, która przez media przemknęła się, a nie została nigdy podrożona. Mianowicie odchodząc z operatora komórkowego, Bondaryk miał podpisać zobowiązanie, że informacji tam uzyskanych nigdy nie ujawni i nie wykorzysta. Otóż takie zobowiązanie kompletnie jest niezgodne z jego zadaniami ustawowymi jako szefa tajnej służby. Bo tajna służba ma obowiązek przenikać wszystkie sektory życia społecznego pod kątem możliwych zagrożeń. Jako szef tajnej służby on nie może mieć żadnych ograniczeń w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu posiadanych informacji, gdyby te informacje były niezbędne do uzyskania szerszego obrazu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Premier go powołuje i potem, gdy ta informacja wypływa, media w ogóle tego nie drążą. Co się właściwie stało, pana zdaniem, w takim razie? Moim zdaniem premierowi udało się umocnić swoją pozycję,
wobec środowiska Krzysztofa Bondaryka. Teraz pytanie, czy umocnił swoją pozycję wobec generała Bondaryka jako człowieka dysponującego wiedzą i sieciami powiązań, czy umocnił swoją pozycję wobec środowisk biznesowych, z którymi Bondarek był związany wcześniej? Sugeruje pan grupę Polsatu na przykład? Nie wiem, czy Polsat jest tu kluczowym akurat podmiotem, ale chodzi o inicjatywy biznesowe Zygmunta Szolorza, dla których Bondarek wcześniej pracował. I powstaje pytanie, czy premier, mianując Bondaryka szefem największej tajnej służby, był suwerennym, swobodnie działającym podmiotem? Czy musiał odwdzięczyć się za jakieś przysługi uzyskane od oligarchy i nie był w stanie pozbyć się Bondaryka przez 5 lat, ponieważ był blokowany poprzez jakieś formy zależności lub odwzajemniania się ze strony wielkiego biznesu? Jak zareaguje Bronisław Komorowski? To wszystko zależy, jak wygląda, jeśli trafna jest moja perspektywa, jak to mówię, uczenie heurystyka, analizy relacji gry politycznej przez pryzmat zasobów, które umożliwiają uzyskanie przewagi nad innymi graczami. I trafna jest hipoteza, że Tusk pozwolił sobie na odsunięcie dysponenta kapitału hakowego na boczny tor dopiero wtedy, gdy sam uzyska kontrhaki. To samo rozumowanie trzeba zastosować do relacji między premierem i prezydentem. Tam też jest układ wzajemnych przytrzymań. Kiedyś Ludwik Dorn, komentując sprawę oskarżeń wobec Józefa Oleksego, powiedział tak. Minister, urzędujący minister spraw wewnętrznych, Andrzej Milczanowski, oskarża urzędującego premiera rządu RP o szpiegostwo na rzecz obcego kraju. Po tak poważnych publicznych oskarżeniach jeden z nich powinien być ukarany. Tak. Albo oskarżenia są bezpodstawne, wtedy powinien być ukarany, rozliczony Andrzej Milczanowski, albo oskarżenia są zasadne i wtedy w jakimś trybie napiętnowany i ukarany powinien być Józef Oleksy. W sytuacji, gdy żadnemu z nich włos głowy nie spada, rekonstruuje tak. Myślenia Dorn, mówi, mamy do czynienia z systemem wzajemnych przytrzymań. I teraz najwyraźniej ten system jest w obecnym obozie władzy, ale uświadommy sobie, że to jest bardzo odległe od zdrowej, normalnej demokracji. System wzajemnych przytrzymań pod stołem, wzajemnych haków i kontrhaków, to nie jest ta wizja władzy, która jest potrzebna w demokracji. Taka władza nie jest w stanie rozwijać kraju, nie jest w stanie dokonywać zmian legislacyjnych niezbędnych dla odblokowania rozwoju Polski, bo musi zajmować się ciągle wewnętrznymi zwarciami. Na koniec i podsumowując tę rozmowę, jak to w kontekście reformy służb specjalnych pan interpretuje? Każdy przywódca chce, żeby instytucje państwa podlegały jego władzy, a nie żeby były dyspozycyjne wobec kogoś na zewnątrz, albo miały instrumenty do zwierzchności nad nim samym. Mm-hmm. I gdyby Tuskowi naprawdę zależało na sprawnych służbach, to by to zrobił już dawno, ale jemu nie można tym zależeć, bo sprawnie działające służby po prostu działałyby tak jak CBA za czasów Mariusza Kamińskiego, co pewien czas prześwietlałyby afery kolegów partyjnych Donalda Tuska. Skuteczna policja, skuteczna prokuratura, skuteczne niezależne media są antyfunkcjonalne dla tej władzy. Ta władza są może zagrożenie. Trwać tylko przy nieudolnej policji, przy nieudolnych albo skorumpowanych tajnych służbach, przy niesprawnej prokuraturze, przy służalczych mediach. I w tej perspektywie trzeba patrzeć na całą narrację na temat reformy służb. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To nie napawa na optymizmem. Napawa optymizmem, bo możemy diagnozować to wszystko. Dopóki jeszcze możemy to wszystko diagnozować, to tworzymy i chronimy przestrzeń wolności. Zatem będę pana częściej zapraszać, żebyśmy to czynili przy okazji kolejnych posunięć też związanych z reformą do spraw służb specjalnych. Bardzo dziękuję. Naszym gościem profesor Andrzej Zybertowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo.